Pewnie zainwestujemy w kapalin. BHP będzie zachowane. Tutaj może łatwo się skaleczyć, może komuś coś spaść na głowę, na przykład w postaci topora rzuconego przez przeciwnika. Także tutaj BHP podstawa, ubieramy solidne kaski i ruszamy. To wyniosłem z pracy, szacunek do zasad BHP. Pamiętajcie, BHP to nie są żarty, BHP to są ustalone dla waszego dobra. Dla dobra każdego pracownika. Nie dajcie sobie robić sieki mózgu. Niestety ja w zakładach pracy spotkałem się z takim czymś, że pracownicy stawali po stronie swoich pracodawców, kiedy ich pracodawca, no co ty kurde głupi jesteś, nie wykręcisz mi żarówek, to śmiali się razem, no tak, no przecież nie jestem pipką. Pipka to raczej nie jest przekleństwo, to jest taka rurka, z której nalewa się z beczki piwa, no to nie będę pipką, wejdę na tą drabinę, która ma 5 metrów i odkręcę żarówkę. Znam taki przykład, kiedy człowiek po prostu zmarty w taki podobny sposób, nie mając uprawnień, wszedł na rusztowanie i tam naprawiał coś, nie wiem, coś tam robił. Przysłowiową żarówkę wymieniał na rusztowaniu. Jakieś takie prace, których nie powinien wykonywać, do których nie miał uprawnień, wykonywał, no bo jego pracodawca stwierdził sobie, że on mu płaci i on ma to zrobić. W zasadzie nie wiem, co motywowało tych ludzi wtedy, ale okazało się, że ten człowiek spadł z rusztowania, rozbił sobie głowę, z tego co pamiętam, to było wtedy jakieś łazienki czy coś, więc bodajże rozbił sobie głowę na miękko albo posadzkę, albo kran z wysokości chyba 5 metrów. Opowiadała mi to już wdowa po tym mężczyźnie. Także no ci, którzy uważają, że lepiej zgrywać kozaka przed kolegami, przed swoim pracodawcą, który ma w dupie twoje życie i zdrowie, który ma gdzieś, przepraszam, w dupie, w pupie twoje życie, zdrowie, twoje prawa, to dalej stawaj po stronie takich ludzi. Oby ci się to tylko nieźle nie skończyło. Naprawdę, trzeba myśleć w pracy samemu za siebie w pewnym stopniu, bo no niektórych bardziej jara ich chciwość niż miłość do bliźniego, no nie oszukujmy się. Serio, pracowałem kiedyś w ochronie, taki śmieszny czas w moim życiu. Jeździłem na rowerze pod marketem, czasami po 24 godziny. Tak, no, przyznaję się, no też byłem młody, nie? Dlatego wiecie co, ja wam mówię, że właśnie często powtarzam, że warto się uczyć na błędach, najlepiej na czyichś błędach. Także może ktoś się czegoś nauczy, trzeba się samemu szanować, bo jak wy się nie poszanujecie, to was wykorzystają, zjadą, zniszczą i zjedzą jeszcze. No, jak się wam źle poszczęści, nie? Ale mimo wszystko trzeba dbać, kochać samego siebie, nie? I o siebie dbać i się szanować.